Siema, ja jestem Bajzy, witam was w kolejnym już 8 odcinku naszego Daily Adventu. Bez zbędnego przedłużania przechodzimy do projektu, od razu zaczynamy z grubej rury. Mocne, ciężkie trapisko, bardzo proste, z mocną 808-ką. Także co, tempo 170, przygotowałem tutaj wtyczkę Addictive Keys. Fajne pianino na presecie Tight Studio. Zrobimy sobie jakieś fajne klawisze. Może tutaj ten dźwięk. Tutaj chodzi o prostotę w tym bicie, więc nie będziemy się za bardzo nad samą melodią, jakoś nad samymi melodiami skupiać. Myślę, że nie będziemy na razie tego rozbudować bardziej, tak jak teraz jest ok. Fajne, mroczne pianino, mocne. Tak więc może tak, jakiś kick. Ten jest fajny, mocny, trapowy. Przydałoby się nam jakiś klap. Albo snare. Pyk, 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 pyk. W tym wypadku, w przypadku takiego bitu, będziemy się skupiać głównie na tym, żeby fajnie hi-hety latały i żeby 808 mocno wybrzmiewały, także na tym będziemy się skupiać. Ja sobie użyję tutaj swojego hi-hat MIDI numer 2 i spróbuję ten hi-hat fajnie rozbujać. Może weźmiemy sobie tą drugą część. Tylko że ściszyłbym to trochę. Ogólnie te role bym trochę ściszył. To bym dał trochę głośniej. Tutaj trochę podniosłem pitchem do góry, żeby nie musieć tego jakby układać coraz wyżej, czyli zrobiłem coś takiego tylko w odwrotną stronę, za pomocą tam parametrów. Teraz przydałby się nam jakiś taki snare dodatkowy, coś takiego. Myślę, że to jest spoko. I teraz znajdźmy sobie jakąś fajną, agresywną 808. Myślę, że taka będzie ok. Zobaczmy, jaką ma dla pewności, na jakiej ona jest nucie. Na pewno na C, ale lepiej sprawdzić zawsze. Sobie to usuniemy.
card itself. Myślę, że coś takiego sobie zostawimy. Ja bym bardzo chętnie dodał tutaj jakiś delikatny pad. Myślę, że coś z Xpanda się nada. Jakiś taki... taki jeden dźwięk, żeby po prostu to uderzyło. Tutaj ten delay trzeba by wyłączyć. Feedback. Okej, myślę, że coś takiego. Dobra, i teraz przydałoby się to wzbogacić o jakieś fajne efekty perkusyjne, więc poszukajmy czegoś. Może coś takiego. Tylko teraz byśmy sobie zrobili coś takiego, żeby to nam grało tylko tyle, ile jest nutka tutaj pokazana, jakby narysowana, i zobaczmy. To możemy dać od razu na start. Damy sobie taki dźwięk jeden. Jakiś open hat jeszcze, żeby to bardziej rozhulać. Dobra, myślę, że mamy to. Ja sobie teraz to szybko tutaj uporządkuję i wrócę do Was już z uporządkowanym projektem. Dobra, tak więc ja już do Was wracam. Mam tutaj wszystko pododawane, poopisywane. Dodałem sobie jeszcze crash i reverse crash. Opisane to jest wszystko tutaj. W mikserze podpięte, pokolorowane. Myślę, że możemy sobie tutaj rozbić to na poszczególne kanały. Zaznaczyć wszystko, wrzucić sobie tutaj elegancko. W tym momencie mamy... naszą całą pętlę, dorzucimy tutaj jeszcze crash i ten reverse crash. Dobra, i teraz sobie posłuchajmy, jak leci nasza cała pętla. Dobra, taka jest nasza cała pętla. Na szybkości sobie to zaaranżujemy. Myślę, że spokojnie możemy zacząć od klawiszy i tego padu, który wejdzie w tym momencie.
etykiety. Nasz reverse crash. I ten trójkąt. Tutaj popodpisywać intro, refren i tutaj sobie zrobimy zwrotkę. Dobra, i myślę, że mamy beat w tym momencie. Dorzucimy sobie tak producencki i możemy go zmiksować. Tak naprawdę poszliśmy w mega prostotę. I uwierzcie mi, że to się sprawdzi. Dobra, przejdźmy sobie na szybkości do przemiksowania tego. Dobra, i co? Zobaczmy sobie, jak ten beat lata. Ja się już zamykam i lecimy. Icy. Beat. We'll be right back.
zobaczmy drugą zwrotkę. I myślę, że tak sobie możemy zakończyć. Dobra, tak więc ja więcej waszego czasu nie zabieram. Dzięki za oglądanie, jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji. I co, widzimy się już jutro o 15 w kolejnym filmie z naszego Daily Adventu. Cześć!